Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Dziś zaczynam trochę późno, bo znowu trochę spraw miałem do pozałatwiania, ale na ten tydzień powinien już być spokój z jeżdżeniem i tam ogarnianiem różnych rzeczy. No, może jutro tylko rano skoczę na targ po zboże, bo już tam w beczce dużo nie zostało. A dzisiaj chcę rozpocząć budowę ziemianki. Ważny to jest dzień. Ciekawe, ile mi zejdzie. Powiem Wam szczerze, jak mi rok zejdzie, bo ja tu chcę ręcznie wykopać. Jak mi rok zejdzie, to będzie dobrze. Bym zaczął rok temu, to już bym skończył, ale postanowiłem, że się już dzisiaj za to zabieram, bo tylko się przebrałem, tu przyleciałem, pozasypywałem tam, bo pełno kurtu przechodzi, no cały czas, przełażą i przełażą, no a to nie o to chodzi, no nie po to mają tu ogrodzone, porobione, żeby cały czas przełaziły. Także, aha, no i tak tu zasypałem, a tu znowu dziury się robią, trzeba tutaj trochę taczek nawieść, bo taka ładna buda, aż szkoda, żeby ten kojec, ten wybieg był taki brzydki. Trzeba tutaj trochę podnieść poziom. Ja wiem, że tu można by to zrobić porządniej, ale wiecie, co ja zrobiłem? To jestem pomysłowy Dobromir. Jak tam zalewałem pod gołębiami, to mi trochę zostało betonu w tym. No, w betoniarce. I tutaj były takie kamienie, gruz tego, bo to co dziura, to się coś wrzuciło. I tutaj to wylałem. Ja cię to chciałem roztegocić, a to jeden głaz się zrobił. To jest nie do ruszenia. Balbinka, co tak krzyczysz? Jeszcze czas na zielonkę. No i dobra, trzeba tutaj podnieść ten teren. To będzie luks i u królików zrobić piwnicę, także tej ziemi mi się przyda. Dobra, nie przedłużam. Lecę, wszystko pomierzę, wytyczę, gdzie to zrobić. No i się biorę za łopatę. Ręcznie wykopać piwnicę. Jak mi się to uda, to naprawdę będę z siebie dumny. Będę się wszystkim chwalił, kto tu nie przyjedzie. Jak już będzie ta piwnica, powiem, ręcznie wykopałem łopatą, ja sam. No, zobaczymy, czy się uda z moimi dwoma lewymi rękami i zapałem do roboty. To może być długo. O, tam chcę zrobić. Zaraz to sobie zmierzymy. A coś jeszcze miałem powiedzieć. A, no, pewnie powiecie, a weź sobie koparkę i raz, dwa ci wykopię. To nie są jakieś ogromne pieniądze. Tam nie wiem, ile 300 zł za godzinę biorą, czy 350. Coś takiego. Ale ja to muszę wykopać w ramach pokuty. A powiecie, za co pokuta? Za obżarstwo. Ja mam 15 kilo do zrzucenia. Zapasłem się, jak nie wiem, no ale już od paru dni trochę staram się tej diety trzymać. Jejku, ciągle głodny chodzę. No, ze dwa tygodnie muszą minąć. Niech ten żołądek się trochę skurczy, bo głodny i głodny. Spać nie idzie. Ja to nie lubię spać na głodnego. Ale co zrobić? Dobra, nie przedłużam. Bierzemy co? Łopatę? Czy gramy w piłkę? Dawaj, w piłkę jeszcze pogramy. Tutaj wymyśliłem, że zrobię obok tej budki, tam króliki, a tutaj by była piwniczka. I szerokość chcę zrobić 2,5 metra, tak jak jedne przęsło i w tą stronę też 2,5 metra. Tylko odsunę się z metr, może nawet trochę lepiej, może lepiej i więcej ciut od płotu, bo tam mi się będzie obsypywało, żeby to się tam co nie poobalało. Nie robić więcej bigosu niepotrzebnego niż to konieczne. Miarkę mam, dobra, jakieś słupki wezmę, sobie zaznaczę kwadracik, to tak wiecie, będzie ładniej. Trochę daleko od chałupy? No ja wiem, no trochę, ale tak się kręcę, może tu, może tam, może siam, a może to ja bym się wziął za szpadel w końcu. Ale no, nie chcę przy samym domu gdzieś, bo tam to tu czasami trzeba podjechać i tak dalej, to szambiarka tam przyjeżdża, gdzieś będzie nawracała, na to najedzie, wpadnie, wszystko się obali, przecież ja to mam robić, to może być różnie z tego jakością. Dobra, mierzę i ten, i biorę się za szpadelek. Dzisiaj to tylko taka uroczystość, wbicie pierwszego szpadla. Ile mi to zejdzie na wykopanie, tego nie wiem. Granice wytyczone, słupki powbijane. Jak się tak wbiło te słupki, to aż takie duże to się nie wydaje, ale jednak 2,5 metra na 2,5 to w zupełności mi wystarczy. Obawiam się, że będę miał tutaj trochę roboty z korzeniami, no ale nic nie wymyślę, mieszkam w lesie, wszędzie te korzenie będą. Po drugiej stronie nie chcę kopać, bo wiadomo, droga, i na środku też nie chcę, bo żeby tam nie wlecieć, bo to nie wiadomo jeszcze, jakie to będzie. Czy z takiego szamba przerobionego, no takie betonowe to było mocne, to po tym pewnie by jeździć można było. No ale zobaczymy, może tylko ziemiankę się zrobi, takie wiecie, klepisko. Nie no, żartuję, trzeba będzie to jakoś porządnie zrobić. To co, taczka, szpadel i wozimy ziemię do ciebie, do kojca. Może być, będziesz miał w czym kopać. I teraz historyczny moment, wbicie pierwszego szpadla pod moją piwniczkę. Nawet najdłuższy marsz trzeba zacząć od pierwszego kroku, a zrobienie piwnicy od wbicia pierwszego szpadla. I o ile to kiedyś będzie gotowe, to sobie ten moment przypomnę. No, pierwszy szpadel poszedł nawet jako tako.
ciężka ta ziemia, bo padało. Poszedł jako tako, nie trafiłem na korzenie. To jest plus. Jak się dobrze zaczyna, to może i się dobrze skończy. Się okaże. Ale trzeba kopać. Edziu, i tobie wozić do końca, bo żeś takich dołów tam narobił, to wygląda jak pobojowisko jakieś, a nie jak elegancki kojec przy eleganckiej budzie eleganckiego pieska. To tak nie może być, trzeba ci to nareperować. I pierwsza taczka nasypana. Pierwsza chyba z nie wiem ilu. Z tysiąca, ile tu weszło, taki kawałeczek. O, już ten słupek mi się obalił. Dobra, jedziemy z tym do końca. Mokry ten piach to ciężki, że nie wiem. Jak jest sucho, to taka taczka waży z 3 razy mniej, takie mam wrażenie. I nie trzeba kupować karnetów na siłownię. To sobie siłownię zrobiłem ze szpadla i taczki. O, i od razu lepiej to wygląda. Jeszcze z 50 tutaj taczek przywieźć i będzie luks, się teren podniesie, się ugrabi. Będzie to wyglądało porządnie. No i widzimy się jakieś 7 taczek później. Ile zrobione? Tyle co nic. Ale na całe szczęście czas mi się skończył. Trzeba temu kawalerowi dać kolację, puścić kury na zielonki. O, jajka muszę szybciutko zebrać, bo pan ma zajechać i wziąć. No to tyle się udało. Chociaż tak jakby tak codziennie. To z 5 cm się podkopałem. To nie wiem, parę miesięcy to będzie mało. Oj, człowiek zapasiony, to tak nie ma kondycji. Ale będę miał porównanie, jak w ramach utraty kilogramów będzie się poprawiała moja kondycja. Ale taki jest plan z tą ziemianką, z tą piwniczką, że to jest, wiecie, taki codzienny trening, pół godzinki, 45 minut. Oczywiście jak będzie pogoda, bo przecież w deszczu, czy jak przyjdzie mróz, to nie będzie tu raczej kopania, ale tak o właśnie, żeby się spocić, poruszać trochę, wiecie, te mięśnie rozruszać. Codziennie takie małe kardio chyba na to się mówi. Do tego dołożone są spacerki i do tego pilnowanie michy. I może te 15 kilo kiedyś spadnie. A jak mi idzie, no to przekonamy się w czwartek. Co czwartek będę robił ważenie i najważniejsze, aby było mniej. A ile to już mniejsza z tym, nigdzie mi się nie spieszy. Z tym też mi się nigdzie nie spieszy, bo to nic pilnego. No. Ale nawet jak w rok się wyrobię, to już chyba mówiłem, to będzie dobrze, bo jakbym zaczął rok temu, to już bym miał gotowe. No trzeba zacząć tam pomalutku i się zrobi. Ile zrobię, tyle moje. Nikt mi nad głową nie stoi, nikt mnie nie goni. No chyba, że wy czasami trochę w komentarzach, ale zwykle to macie rację, bo ja to lubię poleniuchować, pobumelować. A dzisiaj to pół dnia co innego się załatwiało, to dzisiaj na bazie mało się robiło. Chodź, lecimy, dostaniesz kolację. Kurki puścimy, będą miały radochę z tej wykopanej ziemi. Kolacja podana. To puszczamy całe towarzystwo na zielonkę, ale te dni coraz krótsze. To już pomału z kolacji będzie się obiad robił dla Edzia. No lećcie. Kury i kaczki i balbinka nie mogą się na zawsze doczekać tego momentu. O, jak lecą bocianek pod Lublinem, jak zawsze. A tutaj tej ziemi nawet wyszło krzywulec. I co, coś podziób dobrego. A tutaj tej ziemi nawet wyszło tam tych taczek, to tam kilka, może nawet 10 nie było wszystkiego razem. A tutaj no, przybyło, dziury zasypane, trochę się to uklepie, wyrówna i podowozi jeszcze dalej. Szara kurka, a gdzie masz malucha swojego? Gdzie go posiałaś? Jest. Tu o, już się takiej nie trzyma kurczowo, widzę. Już tak nie chodzi krok. Za nią. No dorasta. Coraz większy. O, patrzcie na karmnik. Kiedy to się z niego wysypywało? Wczoraj chyba. Góra przedwczoraj. Już puściutko lecę im podosypuję. Podsypane to się zaraz towarzystwo zbiega. A tutaj o, to pewnie jutro znowu będzie pusto. Dobra, lecę te jajka zebrać. I proszę bardzo, 17 sztuk. Chociaż podejrzewam, że 3 lub 4 mogą być wczorajsze, ale nic im nie jest. Upałów nie ma tam. W jeden dzień to się przecież nie zepsują, jak poleżą w jakiejś skryjówce gdzieś tam w słomie. Ale o, tak wyglądają swojskie jajka. Jedne nakrapiane, inne całkiem białe, inne zielone. Każde w innym stylu.
No dobra, pakujemy. I to już niestety wszystko w dzisiejszym króciutkim gniocie. Ja zapraszam na jutro na 7 rano. Jak dobrze pójdzie, to jutro obskoczę i tarki, i do mrówki. O, i paczkę mam, bo te lusterko mi się w motorze jedno zepsuło, to sobie zamówiłem. Dwa trzeba będzie wymienić. Zobaczymy, czy się uda, ale to jutro. Także na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Cześć!